wszystkim, z tej strony zwycięzcy i tam w kolejnym materiale z serii, której dawno nie było na kanale. Jak widać, mamy tutaj film z YouTube'a. Swoją drogą, jestem na Discordzie z Kubą, czyli z osobą, która grała ze mną w Euro Trucka. Także Kuba siedzi na Discordzie. Cześć Kuba. Także nie wiem, czy Kuba się będzie odzywał, czy nie, ale Kuba też ma to samo urozumienione, także jeśli będą jakieś dziwne reakcje. I tutaj mamy 10 największych wpadek podczas transportu. Jako że co po niektórzy śmieli się z sytuacji, którą ja miałem na Eurotrucku. Gleba, czyli wywalenie się z transportem lokomotywy w Eurotrucku. Zobaczmy, co tutaj się zadzieje. 10. Nieudane przenoszenie samolotu Air India. Samolot był przesuwany przez gigantyczny 200-tonowy dźwig, który zawalił się obok lotniska Begumpet w Hyderabad. Jest to drogą, link jest w karcie i w opisie do tego materiału. Na nagraniu widać, jak dźwig się przechyla, zanim się przewrócił, powodując, że ogromny samolot rozbija się... Widać, że tu gdzieś się zginął. Ważący 70 ton samolot miał zostać wywieziony z lotniska do Akademii Szkoleniowej, jednak cała operacja się niestety nie udała. Do incydentu doszło w kwietniu 2016 roku. Bohaterem wydarzenia był samolot Airbus 320. Pasażerski cała operacja się niestety nie udała. Żyrówka. Do incydentu doszło w kwietniu 2016 roku. Bohaterem wydarzenia był samolot Airbus 320. Tak samo jak ja miałem z transportem lokomotywy, też zniszczyłem dobór. A 320 zabiera od 100 do 200 pasażerów w zależności od modelu i jest skierowany na rynek samolotów o krótkim i średnim zasięgu, a także jest konkurentem takich maszyn jak Boeing 717, Boeing 737, Boeing 757, McDonnell Douglas MD-8090. Nic mi to nie mówi. 9. Samolot Air India zaklinowany pod mostem. C9 i znów linie lotnicze. Jakoś jest zaraz pod mostem. Niewątpliwie szczęście do niecodziennych incydentów. Kolejny film z samolotem tych linii trafił do sieci w 2021 roku i od razu zyskał miliony wyświetleń. Na nagraniu widać, jak był transportowany samolot, już częściowo zdekompletowany i pozbawiony skrzydeł, klinuje się pod wiaduktem. Zwykły widok zatrzymanego ogromnego samolotu został uchwycony przez kamerę w pobliżu lotniska w Delhi na autostradzie Delhi. To moja gleba z lokomotywą nie była aż taka zła. Widać, jak tuż po zaklinowaniu się kierowca wyskakuje z przewożącej samolot ciężarówki, a ocenić szkody. Oczywiście takie operacje jak... No nie wygląda mi to na Volvo. ...powinny być dobrze przemyślane. Coś jest na to, może zapisać. Widać, że ktoś nie wykonał podstawowych pomiarów. Do dziś winny się nie znalazł, a koszty naprawy samolotu... No, jak zwykle winny się nie znalazł. Podobny incydent miał miejsce w grudniu 2019 roku. Jak podaje India Today, samolot India Post przewożony ciężarówką utknął pod mostem w zachodnim Bengalu. 8. Burza lodowa. Burza lodowa to zjawisko pogodowe. To są samochody. W intensywnych opadach marznącego deszczu. Oblodzone. Poważne utrudnienia komunikacyjne lub nawet katastrofalne skutki dla przyrody oraz na powietrznej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej w wyniku osadzenia się na powierzchni znacznych ilości lodu. Do takiego zjawiska doszło w 2021 roku w Japonii. Olbrzymie ilości śniegu spowodowały zawalenie się dachów budynków oraz uszkodzenia drzew i linii energetycznych. Do tysięcy gospodarstw domowych przestał płynąć prąd, a wraz z nim ogrzewanie. Satelita meteorologiczny uwiecznił źródło tego fenomenu. Pojawiła się tak zwana mgła, która unosiła się na skutek dużego prywatnych, bo nie wszystkie czaty są zacenzurowane. O kurde. Siłę żywiołu. Widać na nich m.in. fabrycznie nowe samochody, całe pokryte lodem. Toyota chyba. Nowych aut zostało zniszczonych. Jakie bluzeny. W niektórych temperatura uszkodzona, a śnieg wrzucał się do wewnątrz. Większość samochodów nie nadawała się już do eksploatacji. Jeden ze świadków wydarzenia powiedział: to kompletny koszmar, okropny. To już nie są samochody, ale śmieci. 7. Wykolejenie pociągu do rzeki Montana. Do wykolejenia pociągu komponenty do samolotów firmy Boeing doszło w 2014 roku w okolicach Montany. Kadłuby wylądowały w rzece po stoczeniu się z kilkudziesięciometrowej skarpy. Nieznane pozostają przyczyny. BNSF, który wykoleił się w pobliżu, podwójną naczepą przewoził komponenty, w tym kompletne kadłuby sześciu Boeingów. Swoją drogą był już w tym roku jeden bez life clips. 777 oraz elementy skrzydeł do Boeinga 747. Większość z tych podzespołów produkowanych przez Spirit Aerosystems INC w Wichita w stanie Kansas, skąd są właśnie wysyłane na linię końcowego montażu w zakładach w Renton i Everett.
Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać trzy kadłuby B737, z których dwa są częściowo zanurzone w rzece Clark Fork. Czwarty uszkodzony kadłub znajduje się w pobliżu torowiska. Do przewozu podzespołów Boeing często wykorzystuje... No to jest cały, wygląda na cały... ...również transport powietrzny i morski. Główni producenci samolotów, tacy jak Boeing lub Airbus, lokalizują swoje fabryki w różnych regionach... A ten z lewej jest już połamany, na środku. ...olbrzymiej sieci logistycznej. Nie na środku, u góry gdzieś. ...koncerny wykorzystują statki towarowe oraz specjalnie zmodyfikowane samoloty cargo, dzięki którym jest możliwe szybkie przewiezienie kadłubów, skrzydeł czy sekcji ogonowych do końcowych linii montażowych z miejsc tak egzotycznych jak na przykład Chiny. Z miejsc tak egzotycznych jak na przykład Chiny. Z miejsc tak egzotycznych jak na przykład Chiny. 6. Upadek dźwigu Big Blue podczas przenoszenia 450-tonowego ładunku. 14 lipca 1999 roku Harry Ballpark Stadium w Milwaukee zgromadzeni ludzie ujrzeli zmagania najpotężniejszych 90... USA z kratownicą. Któryś? Rok temu na 14 lipca 1999 dochodzi do jednego z najpoważniejszych wypadków z udziałem ciężkiego dźwigu. Maszyna zwana Big Blue przewraca się podczas budowy stadionu baseballowego Miller Park w Milwaukee, mającego stać się 99. Milwaukee Brewers. W chwili upadku na haku żurawia znajduje się 400-tonowy ładunek. Łącznie około 1200 ton betonu i szczątków spada na teren budowy. Całość została uwieczniona na amatorskim nagraniu, które po 15 latach trafiło do sieci. 5. Transportowane skrzydło turbiny wiatrowej... O, herwemerkotrochu. Jak wcześniej wspominaliśmy, przewożenie wielkogabarytowych materiałów jest trudnym zajęciem i nie wszyscy mogą się tym zajmować. Jeszcze gorzej jest, jeśli po drodze są tory kolejowe. W niedzielę 29 sierpnia 2021 roku w Luling w Teksasie pociąg towarowy zderzył się z łopatą turbiny wiatrowej na przyczepie ciężarówki, która powoli przejeżdżała przez przejazd kolejowy. Nagranie ze zdarzenia, gdzie pociąg uderza w łopatę turbiny, wrzucono do internetu. Szlabany zaczął się opuszczać, a sygnalizacja kolejowa informować o nadjeżdżającym pociągu. W tym momencie kierowca ciężarówki postawił wszystko na jedną kartę i ruszył, niszcząc zabezpieczenia przejazdu i próbując opuścić przejazd. Tak, jest swoją drogą nagrywam, więc jesteś na nagranie do mnie. ...zderzenia z rozpędzonym pociągiem. Lokomotywa spektakularnie wbiła się w łopatę śmigła, które zostało tak przełamane. Aby było jeszcze bardziej widowiskowo, siła uderzenia tak musiała być na tyle duża, ciężarówka, która ciągnęła ładunek, przewróciła się na bok. Uszkodzona została łopata turbiny, ciężarówka i pociąg. Na miejsce przyjechały władze, pojazd postawiono na koła... Nawet to osobówka to jest uszkodzona, widzę. ...drogę wyłączono z ruchu na kilka godzin. 4. Drewniany most zawalony pod ciężarem ciężarówki. W październiku 2018 roku do internetu trafiło nagranie zarejestrowane w Rosji. 3 tony? W materiale widać, jak ciężarówka próbująca pokonać drewniany most w kamery. Jak konstrukcja się pod nią po prostu załamuje. Ciężka ciężarówka i drewniany most to złe połączenie. Oczywiście, logiczne. Wiadukt od razu zawali się pod ciężarem wielotonowej maszyny, ale lepiej nie ryzykować. Tym bardziej, jeżeli most jest oznakowany znakiem informującym, że zabrania się na niego większych niż 3 tony. Trzeba jeździć tak jak ja, kurde, BTS jest 150. O kurde. Wiatr nie miało miejsce w Rosji. O, słyszeliście, to było? 3 tony. Proste. Oczywiście zdarzenie miało miejsce w Rosji. Oczywiście zdarzenie miało miejsce w Rosji. A gdzież w indziej? Wpadka przy montażu tony wiatrowej. Do incydentu doszło w 2011 roku i oczywiście wszystko zostało uwiecznione na nagraniu. Incydent dotyczył dźwigu Liber LTM 11291. Do zdarzenia doszło podczas instalacji elektrowni wiatrowej. Dźwig to prawdziwy kolos dźwigów samojezdnych, budzący podziw i nierzadko odrobinę grozy, jest największym pojazdem dźwigowym na świecie. Ogromne wrażenie robią jego możliwości techniczne, które czasami ciężko ogarnąć. Robi wrażenie, robi wrażenie, robi wrażenie, robi wrażenie. Ma 76 ton i porusza się z prędkością do 75 km na godzinę. Potrafi przenosić 63-metrowe elementy napędowe turbin powietrznych E-126. Posiada najdłuższe ramię oraz moc, dzięki której to u góry jest w stanie podnosić przedmioty. To u góry jest złamane, czy to tak normalnie jest? Nie, to jest chyba złamane. On się później gdzieś tutaj składa i tutaj. O masie dochodzącej do 1200 ton. Jednak niestety praca z taką maszyną wymaga niemałej precyzji.
której czasami no nie dziwię się. Właśnie w 2011 roku podczas montażu turbiny wiatrowej doszło do zdarzenia, kiedy dźwig razem z montowanymi elementami przewrócił się i zawalił na ziemię. W internecie można znaleźć jeszcze jedno nagranie, na którym zarejestrowany jest podobny incydent, jednak nie ma na jego temat wielu informacji. 2. Nieudany transport zbiorowy. O, man! W lutym 2020 roku doszło do incydentu z udziałem transportu przewożącego bardzo duże zbiorniki na dwutlenek węgla. Powodem było najprawdopodobniej złe wypoziomowanie ładunku, przez co po kilku godzinach jazdy doszło do najprawdopodobniej złe wypoziomowania ładunku. A to było Polska jeszcze, polski radiobus chyba. Powodem był z lewej. Nie. Bo tu masz policja, tu masz ten... Było najprawdopodobniej złe wypoziomowanie ładunku, przez co po kilku godzinach jazdy doszło do przechylenia się przewożonego zbiornika. Ogromna lawina przechyliła się na lewą stronę, spadła do rowu. Droga została zablokowana na kilka godzin. Zatrzymano również transport drugiego kontenera. Zbiorniki to pojemniki do przechowywania dwutlenku węgla. Okazało się, że podniesienie ładunku było wyjątkowo problematyczne. Na początku obawiano się, że droga będzie zablokowana przez kilka dni, jednak służbom udało się uporać z problemem w kilka godzin. 1. Przewrócenie się dźwigu w Holandii. 3 sierpnia 2015 roku w Alpen an der Rijn w zachodniej Holandii. Już leci. Na dachy sklepów i budynków mieszkalnych. Dźwigi sprowadzono do podniesienia fragmentu naprawionego mostu König Julianberg na Starym Renie. Na to dwa spadły. Został ciężki sprzęt, aby podnieść dźwigi, a sama... Robi wrażenie. ...została uwieczniona na nagraniu, które następnie trafiło do internetu. Całe nagranie incydentu trwa niespełna minutę, jednak ten moment wystarczył, aby uwiecznić wyrządzone szkody. Dziękujemy za oglądanie. Także, jeżeli ktoś ma jakieś propozycje, to możemy pisać na Discordzie, na prywatnym, albo... na maila, albo w komentarzach pod filmem. Także dzięki, Kuba, za obecność. Ja kończę. Na razie. Cześć. Would anybody like some pound cake? I'd like some pound cake!